Dobry wieczór. Przed nami kolejny piękny wieczór, tak jak piękny był dzień. Myślę, że wiele ciekawych myśli będzie można dzisiaj usłyszeć na temat dosyć anachroniczny, że tak powiem, bowiem jako Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jesteśmy w tej pozycji, a właściwie w opozycji do oficjalnego nurtu nauki. Wszyscy, którzy mówią na temat tego, co wokół nas istnieje w świecie nauki, filozofii, mówią, że praktycznie rzecz biorąc wszystko powstało na wskutek ewolucji, na wskutek pewnych zdarzeń w czasie, które doprowadziły do zaistnienia życia na Ziemi. My od samego początku istnienia mówimy o tym, że Ziemia i wszystko to, co na niej jest, jest wynikiem działania stwórczej mocy Bożej. Że nic samo się nie stało i myślę, że już Ludwik Pasteur udowodnił, że samorództwo nie istnieje. Że nie ma takiej możliwości, nie ma takiej opcji. Zresztą do dzisiaj ci wszyscy sceptycznie nastawieni do kreacjonizmu uczeni nie potrafili nawet laboratoryjnie stworzyć warunków do tego, aby powstało życie. A więc można by powiedzieć, że tak my, jako chrześcijanie, tak również naukowcy, muszą opierać się na pewnego rodzaju wierze, że to powstało w taki, a nie w inny sposób. A więc mamy wspólny mianownik między tymi, którzy wierzą i tymi, którzy mówią, że nie wierzą, a jednak muszą mieć ten element wiary, bo inaczej musieliby zrezygnować ze swoich teorii. Tak więc przed nami dzisiaj czas, w którym chciałbym mówić na temat stworzenia, na tematy kreacjonistyczne. Ale chciałbym zacząć od czegoś, od czego zazwyczaj się nie zaczyna. To znaczy zazwyczaj otwiera się Księgę Genezis, otwiera się jej pierwszy rozdział i tam kolejne teksty, kolejne wersety mówią nam o tym, w jaki sposób powstała Ziemia, i nie tylko Ziemia. Wiadomo, że czas biegnie i najczęściej pewne nurty, czy to w świecie filozofii, czy w świecie nauki, dezaktualizują się, w jakiś sposób odpływają. Nauka jako taka podlega pewnego rodzaju próbie, jak gdyby krytyki i doprowadzenia do tego, aby można było odkrywać nowe, aktualne trendy, które obrazują rzeczywistość, w której żyjemy. A więc tak zwana zasada falsyfikacji obejmuje naukę. Natomiast pytanie jest, czy ta zasada również może obowiązywać w świecie religii, w świecie teologii, w świecie Biblii. I właśnie od tego chciałem zacząć. Od ksiąg biblijnych, które bardzo odległe są czasowo od momentu, kiedy rozpoczęło się na tej planecie Boże dzieło. Po to właśnie, aby udowodnić, że ta zasada falsyfikacji nie obowiązuje w teologii, nie obowiązuje przy studiowaniu Słowa Bożego. Popatrzmy dzisiaj na tą spójność narracji biblijnej. Biblia jako całość, jako księga Starego i Nowego Testamentu pisana była przez 1600 lat. 40 autorów tą księgę zapisywało. Można by powiedzieć, że każda epoka ma swoją specyfikę. Specyfika, która charakteryzuje tę epokę i właściwie poglądy w różnych epokach były różne. Natomiast przez ten cały okres 1600 lat pisania Pisma Świętego i 40 autorów, praktycznie rzecz biorąc, nic nie jest sprzeczne ze sobą. Wszystko nawzajem uzupełnia się, wszystko razem idzie w kierunku tej niezwykłej spójności narracji biblijnej. I dlatego popatrzmy, jak Stary Testament,
już w czasach bardzo odległych. Ja będę wskazywał czas, w którym powstawały księgi, czy w których żył autor poszczególnych ksiąg, aby zorientować się, w jakim czasie było to pisane i jak bardzo odległe to jest od momentu tego kreacjonistycznego dzieła, jakie zostało opisane w księdze Genezis. A więc księga proroka Izajasza to pierwszy fragment, który chciałbym, byśmy zobaczyli. 40 rozdział księgi proroka Izajasza i tam 26 werset. Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie. Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak. Prorok Izajasz żyje w 8 wieku przed naszą erą. A więc w czasie bardzo odległym od tych wydarzeń, kiedy na ziemi pojawiało się życie. Kiedy Bóg stwarzał wszystko to, co nas otacza. A jednak ta idea kreacjonistyczna przetrwała do przynajmniej ósmego wieku przed naszą erą. Oczywiście moglibyśmy cytować dalsze wypowiedzi chociażby apostołów, ale ja pozostanę przy Starym Testamencie. Kolejny fragment to fragment, który pochodzi z około 10 wieku przed naszą erą. Jest to fragment z Księgi Psalmów z rozdziału 90. Psalm rozdział 90 i wiersz 2. Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat, od wieków na wieki Tyś jest, o Boże. Psalmista ma pełną świadomość wielkości Boga, Jego twórczej mocy i Jego wiecznotrwałości, a więc tego, który nie ma początku i nie ma końca. A więc 1000 lat przed naszą erą. Mamy kolejny fragment z Księgi Przypowieści Salomona, z rozdziału 3, gdzie to już 9 wiek przed naszą erą. Księga Przypowieści, 3 rozdział i 19 werset. Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. A więc widzimy ten kreacjonizm zamknięty w wielkiej mądrości i mocy Bożej. Że wszystko nie jest dziełem przypadku, że Bóg nie jest, jak niektórzy mówią, tylko i wyłącznie inicjatorem tego, co zostało stworzone, a potem w sposób ewolucjonistyczny rozwijało się dalej. Zresztą dzisiaj niektórzy teologowie przystają na taką argumentację, uważając, że faktycznie Bóg dał początek życiu na tej planecie, natomiast wszystko dalej należy rozumieć w sposób ewolucjonistyczny. Natomiast tutaj w Słowie Bożym bardzo wyraźnie widzimy, że tak nie jest, że Bóg w sposób czynny, przemyślany kreuje rzeczywistość, którą my widzimy, chociaż już po tylu latach, po tylu tysiącach lat, nie jest ona tak piękna, jak była wówczas, kiedy Bóg stwarzał tą planetę. Ale podejdźmy bliżej do naszych czasów. Ja nie mówię bliżej w sensie przejścia do naszej ery, bo ciągle jesteśmy jeszcze w czasach przed naszą erą, ale jest taki fragment z 5 wieku przed naszą erą, zapisany w księdze Nehemiasza w 9 rozdziale i tam w wierszu 6. 9 rozdział księgi proroka Nehemiasza i wiersz 6. Ty jedynie jesteś Panem. Ty stworzyłeś niebiosa, niebiosa niebios i cały ich zastęp, ziemię i wszystko, co na niej, morza i wszystko, co jest w nich. Ty też wszystko to utrzymujesz przy życiu, a zastęp niebieski oddaje ci pokłon. W tym wersecie widzimy nie tylko tą twórczą, kreacjonistyczną myśl Boga, ale widzimy także
wspomnienie tego faktu, że istnieją jakieś istoty wokół Bożego majestatu, wokół Boga, bo jest tutaj powiedziane, że zastęp niebieski oddaje ci pokłon. A więc w księdze proroka Nehemiasza z 5 wieku przed naszą erą przenosimy się jak gdyby w miejsce pozaziemskie. Biegniemy gdzieś w kosmos, gdzie znajduje się Bóg i wokół którego znajdują się też zastępy aniołów, zastępy niebiańskie. Kolejny werset, tym razem z czasów bardzo odległych. Niektórzy uważają, że jest to 12 czy nawet 13 wiek przed naszą erą. Jedna z najstarszych ksiąg Biblii, księga Hioba. 9 rozdział księgi Hioba i tam 9 werset mówi nam również na temat twórczej myśli Boga. I proszę zauważyć, że ciągle mówimy o spójnym podejściu i przedstawieniu kwestii kreacjonizmu przez pisarzy biblijnych. 9 werset mówi, on stworzył niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i gwiazdozbiór południa. Dzisiaj by można powiedzieć, jak można było w tamtym czasie mówić na temat gwiazd, które nie zawsze można gołym okiem zobaczyć, bardzo często, aby rzeczywiście móc obserwować te wymienione gwiazdy, potrzebne są do tego urządzenia, które pozwalają nam zbliżyć się niejako do tych ciał niebieskich. A więc mamy ciągle świadomość. Ta ciągła świadomość poprzez pokolenia jest wśród ludzi. Co prawda ciągle obracamy się wokół, można by powiedzieć, jakby jednego rodzaju ludzi, którzy nazywani byli Semitami, a więc ludzi, którzy wywodzili się od jednego z synów Noego, którzy właśnie tą myśl teologiczną krzewili i nieśli przez wieki i myślę, że właśnie ten fakt, że tutaj dzisiaj jesteśmy, dowodzi tego, iż ta myśl przetrwała do dzisiejszego czasu. Ale wróćmy do księgi proroka Izajasza. Tym razem 45 rozdział mówi o Bożym zamyśle, jaki towarzyszył mu w momencie, kiedy podejmował decyzję, aby stworzyć naszą planetę, aby stworzyć na niej życie. 45 rozdział i 18 werset mówi nam, bo tak mówi Pan, Stwórca niebios, On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. A więc nasza ziemia została utworzona, taki zamysł Boży był, aby była mieszkaniem nie tylko dla ludzi, ale również dla całej fauny, jaka znajduje się na tej planecie. Co prawda dzisiaj jesteśmy zubożeni, chociażby ze względu na to, że jak wielu ludzi ze świata biologii mówi, każdego roku tracimy wiele, wiele zwierząt, różnych istot żyjących na tej planecie, które wymierają. A więc ta Ziemia coraz bardziej jest ogołocona, okrojona. Zresztą do tego jako ludzie sami się także przyczyniamy. 42 rozdział księgi proroka Izajasza w 5 wersecie wskazuje nam na to, tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Mamy tutaj bardzo ciekawą myśl, bo jest powiedziane, że Bóg nie tylko stwarza, ale Bóg także utrzymuje przy życiu wszystko. Nam się wydaje, przynajmniej większości ludzi, że życie, które jest w człowieku, ono po prostu jest. Ono funkcjonuje. Jeżeli nie nastąpią żadne przeszkody w postaci chorób, czy to genetycznych, czy jakichś chorób nabytych, to oczywiście to życie będzie trwało. Natomiast prorok Izajasz mówi nam, że to nie jest prawda.
że gdyby nie fakt, iż Bóg ciągle podtrzymuje to tchnienie życiowe w nas, w zwierzętach, w roślinach, to po prostu by nas nie było. Nikt z nas nie mógłby dłużej istnieć. Świadczy to o wielkiej miłości Bożej, który również utrzymuje przy życiu tych, których byśmy nie chcieli w swoim środowisku, których często zamykamy w miejscach odosobnionych, aby nie zagrażali społeczeństwu, aby nie zagrażali nam. A jednak daje im ciągle możliwość życia właśnie po to, aby mogli odwrócić się od swoich błędnych wyborów, od swoich błędnych dróg. A 29 rozdział tejże księgi proroka Izajasza i werset 16 opisuje taką rzecz. O, jak przewrotni jesteście. Tak jak gdyby można garncarza stawiać na równi z gliną. Jak gdyby dzieło mogło mówić o swoim stwórcy, nie on mnie stworzył, a garnek mówił o garncarzu, on nic nie umie. Czy nie ma dzisiaj takich głosów? Czy czasem nie daje się słyszeć taki głos, który kwestionuje istnienie Boga? Który kwestionuje to, że Bóg mógł, czy w ogóle jakaś istota we wszechświecie mogła doprowadzić do pojawienia się życia na naszej planecie? Chociaż okulary teleskopu zwrócone są w kosmos, aby przeszukiwać, przetrzesywać całą przestrzeń, czy czasem nie znajdzie się jakaś planeta, jakieś miejsce podobne do Ziemi, tak jak ostatnio NASA ogłosiła, na którym mogłoby zaistnieć życie? Szukają czegoś, czego spodziewają się, że tam zastaną, ale w rzeczywistości jest to jedynie rachunek prawdopodobieństwa ze względu na to, iż Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi, że jeśli Bóg stwarzał ziemię, stwarzał też i inne światy, ale w bardzo odległych miejscach przestrzeni kosmicznej, także my dzisiaj z nimi nie możemy mieć żadnego kontaktu. Ta ziemia została zainfekowana grzechem. Została zainfekowana czymś, co jest na tyle destruktywne, że jesteśmy jak gdyby w jakimś odosobnionym miejscu, w jakimś miejscu internowania, w którym oczekujemy tego momentu, kiedy Bóg na nowo zechce odrodzić tą ziemię, a wcześniej odrodzić nas. Nasze życie na tej planecie nie polega na tym, abyśmy tylko przeżyli swoje określone lata, ale to życie polega na tym, abyśmy rozumiejąc wolę Bożą, mogli dostosować swój charakter, swój sposób myślenia do tych kryteriów, jakie obowiązują na tych planetach, które są zamieszkałe, a na których nie ma grzechu. Słowo Boże mówi nie tylko na temat faktu pojawienia się życia na ziemi, ale ono również mówi na temat faktu pojawienia się grzechu i zła, które w sposób destruktywny doprowadza do śmierci, do różnych strasznych rzeczy na tej planecie, które działy się, dzieją i będą się dziać aż do końca historii tej ziemi. Ale skoro przeczytałem, pokazując jak wygląda historia idei kreacjonistycznej wśród pisarzy, wielu pisarzy biblijnych, to chciałbym teraz przejść do tej narracji, która jest opisana na pierwszych stronach Pisma Świętego. A więc pierwsza księga Mojżeszowa, jak często się ją nazywa, czy księga Genezis, a więc księga początków, księga powstania, powstania życia oczywiście. Ale nie chcę czytać poszczególnych fragmentów. Nie chcę czytać wszystkiego, bo to możecie sami w domach swoich zrobić. Dzisiaj Biblia dostępna jest bez ograniczeń. Każdy może w wielu tłumaczeniach odczytywać te kwestie, które go interesują. Ale chcę zwrócić uwagę na specyficzny opis stworzenia. Specyficzny z tego względu, że on coś sugeruje, oprócz faktu kreacjonistycznej myśli, on opisuje coś szczególnego.
Pierwszy rozdział i piąty wiersz mamy na ekranie. Zobaczcie, że mamy informację, że Bóg stwarza światłość i to jest normalna, jak gdyby, działalność twórcza Boga, ale pytanie jest, po co jest to ostatni fragment, ostatnia linijka. Poranek i nastał poranek, dzień pierwszy. Do czego jest to potrzebne? Wcześniej jeszcze wieczór jest oczywiście. Przecież wystarczyło powiedzieć, że kolejnego dnia Pan Bóg coś stworzył. Wystarczyło napisać, że Pan Bóg stworzył naszą planetę w określonym czasie i wyszczególnić te wszystkie elementy twórczej mocy Boga, które składają się na życie na tej planecie. Ale jednak nie. Ta narracja biblijna prowadzi nas w sposób metodyczny do pewnej konstatacji. Popatrzmy na kolejny fragment, tym razem ósmy werset. I znowu mamy, i nastał wieczór, i nastał poranek, dzień drugi. Chrześcijaństwo w całokształcie różnych religii i poglądów ma również taki nurt, który mówi, że Bóg stwarzał ziemię tysiące lat. Niektórzy chrześcijanie odnoszą się, czy odnoszą do tego fragmentu, o którym mówię, czyli tego tekstu, tego fragmentu tekstu, który mówi o wieczorze i poranku, jako o symbolicznym sposobie liczenia dzień za tysiąc lat. Czyli, że jeden twórczy Boży dzień trwał tysiąc lat. Gdybyśmy się przypatrzyli dosłownemu zapisowi tekstu biblijnego, a więc temu zapisowi oryginalnemu, to zauważylibyśmy, że jest to normalny, potoczny sposób mówienia na określenie dnia. Czyli wieczór i poranek składa się na pełne 24 godziny. I ciągle przy kolejnych opisach, tym razem to będzie werset 13, mamy, znowu nastał wieczór i nastał poranek, dzień trzeci. I tak samo będziemy mieć w kolejnych wersetach aż do szóstego dnia. Proszę o kolejny werset, mamy 19 werset. I znowu nastał wieczór i nastał poranek, dzień czwarty. Można by powiedzieć, że Bożą sugestią dla piszącego Księgę Genezis, jak większość uważa, był to Mojżesz, było to, aby uświadomić każdemu człowiekowi, który bierze do ręki ten zapis, że dzień stwarzania nie trwał dłużej niż 24 godziny. Jeśli mówimy o wszechmocy Bożej, a jednocześnie twierdzimy, że dzień stworzenia trwał tysiąc lat, czy być może jakieś nieokreślone wielkości czasowe, wówczas z całą pewnością podważamy to stwierdzenie, czyli przymiot Boga, który mówi o Jego wszechmocy. Proszę o kolejny werset. A więc piąty dzień. Mamy znowu, kiedy kończy się Boże dzieło, w piątym dniu jest powiedziane, że zamyka się to w ciągu 24 literalnych, rzeczywistych godzin. Kolejny werset dotyczy kolejnego dnia, a więc ostatniego dnia stworzenia. Mamy stwierdzenie powtarzające się i nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. Musimy zadać to pytanie. Dlaczego? Dlaczego to było tak ważne? Bo ja rozumiem, że musiało być ważne wymienienie wszystkich elementów, które składają się na to, co znajduje się na Ziemi, a przynajmniej w dużej części to, co jeszcze dzisiaj znajduje się na tej planecie. Ale po co było mówić czy zapisywać ciągle powtarzający się zwrot? Nastał wieczór i nastał poranek. Albo jakby ktoś powiedział, rozpoczął się i skończył dzień.
Przecież to nic specjalnego nie wnosi w to, co wcześniej jako treść zostało wyrażone. Ale w Piśmie Świętym nie ma nic przypadkowego. Pismo Święte nie ma w sobie jakichś przypadkowych zapisów. W Słowie Bożym mamy zapis, który bardzo precyzyjnie odzwierciedla zamysł Boży. A więc, zanim przejdziemy do tego faktu, chciałbym zastanowić się nad globalnymi wydarzeniami, które zaistniały na świecie, a które zostały upamiętnione pewnymi symbolami. Mamy przynajmniej dwa takie wydarzenia. Jednym z nich jest potop. Oczywiście ta kwestia nie znajduje zbyt wielkiego zrozumienia w świecie nauki, ale jako kreacjoniści nie możemy odrzucić jednego, a drugie przyjmować, tylko jeśli traktujemy Pismo Święte jako Słowo Boże, musimy przyjmować je w taki sposób, poprzez wiarę, jak zostało zapisane. Oczywiście nie chcę mówić o potopie i o tych wydarzeniach, które mu towarzyszyły, ale nawet nie chcę mówić na temat przyczyn, dla których potop zaistniał, bo myślę, że w naszej świadomości jest to bardzo jasno zakodowane. Ale chcę zwrócić uwagę na koniec potopu. Co wydarzyło się po potopie? Dlatego, że to było globalne wydarzenie. To dotyczyło całej planety, wszystkich istot żyjących na tej planecie, ale także roślin, bowiem poprzez wody wszystko zostało zalane, jak Słowo Boże mówi, 15 łokci ponad najwyższe wzniesienia, ponad najwyższe góry. A więc mamy do czynienia z czymś szczególnym na globalną skalę. I cóż się dzieje? W księdze Genezis w 9 rozdziale jest to opisane i tam w 3 wierszach chciałbym przyjrzeć się Bożej reakcji na to, co się wydarzyło. 11 werset 9 rozdziału mówi nam w taki sposób. I ustanawiam przymierze moje, mówi Bóg, z wami, że już nigdy nie zostanie wytępione żadne ciało wodami potopu i że już nigdy nie będzie potopu, który by zniszczył ziemię. 12 werset. Potem rzekł Bóg, to będzie znakiem przymierza, które ja ustanawiam między mną, a między wami i między każdą istotą żyjącą, która jest z wami po wieczne czasy. Tutaj podkreślenie, po wieczne czasy, czyli bez kresu. A więc dokąd będzie istnieć ta planeta, dokąd będzie istnieć życie na niej, to Bóg przysięga, że nigdy więcej wody potopu nie zaleją ziemi. I teraz symbol. Symbol, który ma uwiarygodnić czy potwierdzić Boże słowa, a jednocześnie ma być czymś, co będzie trwałym symbolem. Symbolem, który będzie pojawiał się ciągle aż do końca historii tej ziemi. 13 werset mówi, łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Dalsze fragmenty Słowa Bożego pokazują nam, że faktycznie chodzi o tęczę. My dzisiaj mówimy, posługując się językiem nauki, że tęcza jest zjawiskiem fizycznym. Jest to zwykłe rozszczepienie światła białego na jego składowe. Ale Słowo Boże mówi nam coś więcej. Ono mówi nam, że tej tęczy wcześniej nie było. Fizyk by powiedział, jak to nie było. Skoro były prawa fizyki, które dzisiaj obowiązują, to również i tęcza powinna być. A jednak nie. A wiecie, dlaczego nie było? Dlatego, że Słowo Boże mówi nam, iż przed potopem, co też jest zjawiskiem dziwnym, nie było żadnych chmur. Nigdy nie padał deszcz. Dlatego ci, którzy zostali zaskoczeni wodami potopu, najpierw byli zaskoczeni niezwykłą ulewą, która się pojawiła, chmurami, które pojawiły się na niebie.
Wcześniej, jak Słowo Boże mówi, rosa wychodziła z ziemi i zwilżała całą jej powierzchnię. A więc oczywistą rzeczą, że tęczy nie było na obłoku, tak jak tu jest zasugerowane przez natchnionego pisarza. A więc faktycznie tęcza pojawia się w momencie, kiedy potop ustępuje i kiedy już naturalnym biegiem rzeczy deszcze zraszają ziemię. Czasem aż za bardzo, prawda? Kwestia bardzo istotna. Dlaczego tym się posługuje? Przecież tutaj nie ma zbyt wiele powiedziane na temat Bożego dzieła w sensie kreacjonistycznym, bowiem mówimy tu raczej o destrukcji tego wszystkiego, co Bóg wcześniej stworzył. Ale Bóg mówi nigdy więcej. To był jeden raz i na potwierdzenie moich słów daję tęczę, aby każdy, kto spojrzy na tęczę, mógł wiedzieć, że nigdy ta ziemia w całości nie zostanie zalana wodami potopu. Mamy pomnik w przestrzeni. To jest łuk, o którym Bóg powiedział, to jest tęcza, na którą możemy patrzeć w pewnych okolicznościach, kiedy promienie słoneczne pomagają nam zobaczyć właśnie to rozszczepienie białego światła. Ale jest jeszcze jeden pomnik, bowiem dzieło stworzenia jest również może największym globalnym wydarzeniem na naszej planecie. Pytanie, czy dzieło twórcze Boga zostało w jakiś sposób upamiętnione? Czy mamy jakąś wzmiankę w Słowie Bożym, która to wzmianka mogłaby nam uświadomić, jak bardzo ważne to było dzieło, chociaż oczywiście sami z siebie rozumiemy, że dla nas jest to bardzo istotne, bardzo ważne. Dlatego popatrzmy na pomnik w czasie. Przed chwilą mówiliśmy na temat pomnika w przestrzeni, a teraz zobaczmy na pomnik w czasie. Czy rzeczywiście ten pomnik dzisiaj jeszcze istnieje? Czy jest ten pomnik, który upamiętnia Boże dzieło twórcze? Drugi rozdział Księgi Genezis i tam znajdziemy w drugim wierszu pomnik w czasie. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. A dalszy fragment, który nie zobaczymy na ekranie, jak gdyby kontynuując tą myśl, trzeci werset mówi, i pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Moi drodzy, czasem się zdarza, że kiedy niechciana ideologia przechodzi do historii, burzy się pomniki. Myśmy jako Polacy przeszli taki okres, kiedy pomniki znikały z przestrzeni publicznej naszego kraju. Również takie pomniki znikały w innych krajach. Ale pytanie, co stało się z pomnikiem Bożego dzieła stworzenia? Kiedy dziś patrzymy na świat chrześcijański, a więc na ludzi, którzy są kreacjonistami, na ludzi, którzy wierzą w twórczą moc Boga, możemy zadać pytanie, gdzie podział się ten pomnik? Bo albo zdezaktualizowało się to, co Biblia mówi na temat stworzenia i dzisiaj nie należy wierzyć w twórczą moc Boga, w kreacjonizm, może bardziej w ewolucjonizm, skoro nie ma tego pomnika, skoro ten pomnik gdzieś zniknął. Jest powiedziane, że Bóg pobłogosławił siódmy dzień tygodnia. Może taka dygresja mała. Jest to specyficzny czas. Tak jak powiedziałem o tym specyficznym zapisie na początku Księgi Genezis przy stwarzaniu. Bowiem kiedy mówimy o roku, mówimy o astronomicznej jednostce czasu. Jest to czas, w którym Ziemia obiega Słońce. A więc można by powiedzieć astronomicznie uwarunkowana rzeczywistość czasowa. Kiedy mówimy o miesiącu, mówimy również o astronomicznym wymiarze czasu, bowiem jest to czas, w którym Księżyc obiega Ziemię. Ale nie znajdziecie nigdzie
jakiegokolwiek powodu do tego, aby można było uzasadnić istnienie siedmiodniowego cyklu tygodniowego. Żadna religia, oprócz tej, która opiera się na Biblii, nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego funkcjonuje siedmiodniowy tydzień. Dlaczego tak jest? Tu mamy odpowiedź. Bóg uzasadnia, dlaczego pojawia się siódmy dzień. Dlaczego nie skończyć na sześciu dniach? Bóg mówi, że odpoczął w siódmym dniu. Co więcej, pobłogosławił siódmy dzień. I gdybym zapytał dzisiaj wszystkich chrześcijan, czy byliby w stanie znaleźć w Piśmie Świętym jakikolwiek tekst, który by mówił, że Bóg zdjął świętość, którą nałożył na siódmy dzień. Myślę, że mógłbym ufundować bardzo dużą nagrodę. Jeśli ktoś znalazłby taki werset, w którym byłoby to jasno i niedwuznacznie stwierdzone. No ale siódmy dzień to siódmy dzień. Mamy jakąś jednostkę. Natomiast który to jest dzień? Jaki to jest dzień, jakbyśmy mogli powiedzieć? W drugiej księdze Mojżeszowej, w 20 rozdziale, znajdujemy nie tylko powtórzenie tego, co jest zapisane w drugim rozdziale i w drugim i trzecim wierszu w księdze Genezis, tym razem w księdze Eksodus, w 20 rozdziale znajdujemy werset, który mówi na temat, jaki to jest dzień. A więc księga Eksodus, 20 rozdział od wiersza 8. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. I 11 werset mówi tak. Jest to uzasadnienie, dla którego Bóg nakazuje poprzez Mojżesza obchodzenie szabatu, jak to Żydzi mówili, a więc soboty, siódmego dnia tygodnia, dlatego, gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Zobaczcie, że mamy tutaj powtórzone niemal słowo w słowo. Pobłogosławił i poświęcił. No dobrze. Ale są tacy chrześcijanie, którzy mówią, ale to było dla Żydów, przecież mówimy o Eksodusie, a więc mówimy o wyjściu narodu izraelskiego z Egiptu. Przychodzą pod górę Syna i Mojżesz wchodzi na górę Syna i dostaje tablice kamienne, na których są przykazania Boże. I właśnie w tym 20 rozdziale znajduje się zapis tych przykazań. Ale moi drodzy, tu nie ma wcale powiedziane, że to prawo zapisane na tablicach kamiennych jest tylko i wyłącznie dla Żydów. Tym prawem również dzisiaj posługuje się wielu chrześcijan. Na podstawie tego prawa zbudowane są prawa narodowe, prawo karne jest zbudowane na podstawie właśnie tego prawa. Także prawo cywilne w pewnym sensie. A więc to prawo, czy chcemy, czy nie chcemy, ono funkcjonuje aż do dzisiejszego dnia. Z całą pewnością w jakiejś części okrojone, ale ciągle funkcjonuje. Ale jest jeszcze jedna wzmianka, tym razem w 31 rozdziale i tam od 16 wiersza. 31 rozdział księgi Eksodus. I od 16 wiersza. Synowie izraelscy będą przestrzegać sabatu, zachowując sabat w pokoleniach swoich jako przymierze wieczne. O. Mamy nie tylko nakaz świętowania
nieograniczony czasowo, bowiem jest powiedziane tutaj, że będzie to jako przymierze, jako umowa między Bogiem a Izraelem, jako przymierze wieczne. Między mną a synami izraelskimi będzie on znakiem na wieki. I znowu ta sama motywacja. Bo w sześciu dniach stworzył Pan niebo i ziemię, a dnia siódmego odpoczął i wytchnął. A więc mamy powtórzane po raz kolejny w drugiej księdze Mojżeszowej, a więc w księdze Eksodus, ten sam fakt, że Bóg domaga się, aby zachować świętość tego dnia, świętość odpoczynku człowieka. Ten, który utworzył, który był twórcą ciała człowieka, wiedział doskonale, że właśnie taki cykl czasowy, cykl siedmiu dni potrzebny jest człowiekowi, aby mógł odpocząć. Był taki czas, kiedy próbowano wprowadzać różne cykle tygodniowe. Był cykl dziesięciodniowy, ale niestety upadł, dlatego że człowiek nie potrafi funkcjonować w wymiarze takiego czasu tygodnia. Ale zobaczmy dalej. Jeżeli mówimy o Hebrajczykach, o Żydach, to jest taki tekst, który jest specjalnie dedykowany, a więc jest to specjalna dedykacja dla narodu izraelskiego. W Księdze Powtórzonego Prawa, czyli piątej Księdze Mojżeszowej, mamy powtórzone przykazania, ale są to jakby inne przykazania niż te, które zostały zapisane w 20 rozdziale Księgi Eksodus. I tam czytamy w 15 wierszu tak wyglądające przykazanie dotyczące Dnia Świętego. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan Twój Bóg wyprowadził Cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał Ci Pan Twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. A więc w Księdze Powtórzonego Prawa mamy to samo przykazanie, ale specjalnie dedykowane Izraelowi. To z Księgi Eksodus jest jakby dedykowane wszystkim ludziom. Ale można by zadać pytanie, czy faktycznie tak jest? Czy faktycznie tak jest, że to prawo obowiązuje do dzisiejszego dnia? Myślę, że jeśli mówimy o dziewięciu przykazaniach, albo przynajmniej o ośmiu, to większość chrześcijan powie, że raczej tak. Że to są normatywy, które pozwalają nam funkcjonować, które pozwalają nam w miarę czuć się bezpiecznymi. Ale niekoniecznie wszystkie. To jest ciekawa myśl, że kiedy otwieramy Pismo Święte, tą niezwykłą księgę, to na pierwszych jej stronach znajdujemy mowę o twórczym dziele Boga, zwieńczonym pomnikiem w czasie, sobotą, która została w szczególny sposób przez Boga pobłogosławiona. Nie znajdujemy poprzez wszystkie księgi biblijne, całe 66 ksiąg, najmniejszej wzmianki, że Bóg znosi świętość tego dnia. To błogosławieństwo, które na nim położył. I dochodzimy do ostatniej księgi, do Apokalipsy. W rozdziale 4 i wierszu 11 znajdujemy zapis, który naprawdę jest godzien uwagi. Bowiem tam jest powiedziane, godzien jesteś, Panie Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty, co zrobiłeś? Stworzyłeś. A więc ta motywacja, dla której Bogu należy się oddawać cześć, nie polega tylko na kwestii zbawczej mocy Bożej, która dokonała naszego odkupienia na krzyżu, ale właśnie z powodu tego, że Bóg stworzył wszystko. Moi drodzy, dzisiaj wiele kościołów, w tym Kościół Powszechny, mówi, że obchodzi niedzielę na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. Popatrzcie, co tu jest napisane. Jest powiedziane, że Dzień Święty, Boży Sabat, ma być obchodzony nie na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, ale na pamiątkę twórczej mocy Bożej.
zostało uczynione coś, co spowodowało, że Boża intencja została zmieniona. Pytanie, czy Bóg się z tym zgadza? Zobaczmy do 14 rozdziału tej ostatniej księgi. 14 rozdział i tam dwa wiersze. Najpierw 7. Jest to Boże poselstwo, inaczej mówiąc, ostatnie orędzie dla planety Ziemia. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo, ziemię, morze i źródła wód. Jest to zastanawiające. Dzieło zbawienia człowieka jest czymś nie do przecenienia. To, co uczynił Jezus Chrystus na Kalwarii, jest nie do przecenienia. Dzięki temu nasze zbawienie staje się faktem. Ale co pisze natchniony Boży prorok Jan w Apokalipsie? Mówi, że oddajcie chwałę Bogu za to, że co zrobił? Za to, że stworzył. Od tego wszystko się zaczęło. Motywacją do oddawania Bogu chwały w tym szczególnym dniu, 7 dniu tygodnia, jest właśnie fakt twórczej mocy Boga. I ostatni werset, czyli tym razem 12. Tu jest pewnego rodzaju weryfikacja ludzi oczekujących na powrót Chrystusa na tą planetę. On po raz kolejny chce przyjść. O tym mówił apostołom, o tym ciągle wspominał, zanim odszedł już po swojej śmierci, przez 40 dni spotykając się z nimi. Spotykając się i mówiąc o tym wydarzeniu, które ma się ziścić na tej planecie. A gdyby nawet zapomnieli, to w momencie, kiedy Jezus Chrystus już jest, jak moglibyśmy powiedzieć, w powietrzu, kiedy powoli znika im z oczu, stają obok nich aniołowie i mówią: ten Jezus, którego widzieliście odchodzącego do nieba, w taki sam sposób przyjdzie. I teraz ci, którzy oczekują na Niego, charakteryzują się czymś specyficznym. Popatrzmy na 12 werset. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają czego? Moi drodzy, powiedziałem na początku, że Pismo Święte jest księgą absolutnie spójną. Że jest księgą, która co najwyżej wzajemnie się uzupełnia, wyjaśnia co do trudnych fragmentów, które zdają się nie do wyjaśnienia, ale jednak są wyjaśniane. I w tym Słowie Bożym rozpoczynamy na początku święcenie Bożego twórczego dzieła, czyli odpoczynek, kontemplacja tego wydarzenia tak niezwykłego, któremu przyglądali się również aniołowie, którzy widzieli tą twórczą moc Boga. Było to niezwykłe wydarzenie. Wydarzenie, które jest nie do przecenienia. I teraz, kiedy Pismo Święte kończy się, kiedy mamy w rękach ostatnią księgę, księgę Apokalipsy, widzimy, że nic się nie zmieniło. Że Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi nam, iż przykazania Boże ciągle obowiązują. Nie są przybite do krzyża. Nie są w jakikolwiek sposób unicestwione przez Jezusa Chrystusa. Wręcz przeciwnie. Powiedział, że ani jota nie przeminie z tego wszystkiego, co zostało zapisane jako Boże twórcze działanie dla nas, dla tych, którzy Go oczekują. I tak z punktu widzenia Kościoła Adwentystów wygląda twórcze dzieło Boga. Ale to nie jest punkt widzenia na zasadzie widzimisię, ale jest to punkt widzenia oparty twardo na Słowie Bożym. Na tym Słowie, które jest Słowem wiarygodnym. Na tym Słowie, które mówi także o odkupieniu. Ale przede wszystkim mówi o stworzeniu nas na Jego obraz i podobieństwo. I ciągle to powtarzam, kiedy występuję, że Bóg nie zrezygnował z tego swojego projektu. I mimo, że teraz jesteśmy niedoskonali, to Bóg ciągle oczekuje na ten moment, kiedy znowu odwzorujemy podobieństwo do Niego, kiedy znowu staniemy się takimi jak On, kiedy będziemy doskonałymi, tak jak byliśmy doskonali stworzeni przez Boga. Tak więc przed nami pewne decyzje, ale przede wszystkim przed nami oczekiwanie
na tego, który jest twórcą wszechrzeczy. Oby to nasze oczekiwanie przebiegało nam w radosnym nastroju na powitanie tego, który ma przyjść. Dziękuję za uwagę i tak jak już poprzednim razem, skoro jesteśmy w Kościele, skoro jesteśmy na miejscu, w którym wielbimy Boga, skłońmy nasze czoła, dziękując Bogu również za dzisiejsze słowo. Święty Panie nasz i Boże, pragniemy dziękować Tobie za to, że pozostawiłeś nam tak drogocenny depozyt. Depozyt wiary, depozyt prawdy, który niesiemy w tych naszych glinianych naczyniach, ale jednak niesiemy dzięki Twojej woli, dzięki Twojej mocy. Dopomóż, Panie, aby ta prawda mogła docierać do każdego szczerego umysłu, każdego szczerego serca, aby Twoje imię mogło być uwielbione. Prosimy o to przez Pana naszego Jezusa. Amen.